Zapraszam cię, amigo, do mojego kursu online, dzięki któremu jeszcze lepiej przygotujesz się do egzaminu z kwalifikacji B35 i BD31. Miłego oglądania! To ja, Teodor Śmiernikowiec. Dzisiaj ja poprowadzę odcinek tego kursu. Jestem mądrzejszy i fajniejszy. Na dodatek jestem dżownicą. Masz coś do dżownic? Jeżeli masz coś do dżownic, no to trudno. Nie poprowadzę tego kursu i nie wraca ten gość, bo już mnie denerwuje. Teodość to zwykła żownica. Ona tego kursu nie poprowadzi, więc jej nie słuchajcie. Ja jestem człowiekiem, a to ludzie prowadzą kursy online. Dżownica mogłaby najwyżej zrobić kurs online o tym, jak chodzić po rozgrzanym asfalcie, tuż po deszczu. Taki mały sucharek na początek. Drugi odcinek to odcinek, w którym skupiamy się już na rozwiązaniu egzaminu z odcinka pierwszego. Mam nadzieję, że spróbowałeś go wykonać samemu. Jak nie, to i tak prześledzimy to po kolei, krok po kroku, aby ten egzamin napisać zgodnie z kartą odpowiedzi na 100%. Zapraszam Cię do oglądania i pamiętaj, że ciężka praca jest dość istotna w zdobywaniu celów, które sobie założyłeś a podejrzewam, że założyłeś sobie cel co najmniej 75%, które zalicza ten egzamin. W dzienniku do obliczenia azymutu boku nawiązania wpisujemy w pierwszej kolumnie 1, ponieważ tylko jeden azymut liczymy, następnie oznaczenia punktów 1001 jako nawiązanie, 1000 jako stanowisko, a zwrot odpowiadający nazwie naszego azymutu 1000-1001, czyli azymut 1000 1001. Zapisujemy na górze współrzędne naszego nawiązania jako punkt B. Natomiast pod spodem zapisujemy współrzędne naszego stanowiska, czyli stanowiska 1000. Teraz obliczamy nasze przyrosty, odejmując od współrzędnych nawiązania współrzędne stanowiska na x. Wyszło minus 31,88. Tak samo robimy to na y, czyli od współrzędnych y nawiązania odejmujemy współrzędne y stanowiska. Wyszło nam. Minus 2667. Zapisujemy do naszego dziennika. Teraz obliczamy tangens z kupsiami go, ponieważ tutaj będzie specjalnie zmyłka. Czyli obliczamy wartość bezwzględna, czyli absolute value na kalkulatorze minus 2667 dzielone przez minus 3188 wyszło. A widzisz, inaczej niż tutaj 0,8366. Więc zwracaj uwagę, bo możesz popełnić takie błędy. Zapamiętuję to pod literą A, następnie robię arkus tangens z tej wartości zapamiętanej pod literą A. Zachęcam Cię do zapamiętywania i mamy wartość 44,3500 grada. To jest nasz czwartek. Nasza czwartka jest trzecia, ponieważ mamy x i y na minusie, więc do 200 dodajemy nasz czwartak i wyszło nam 244,3500. U mnie jest drobna pomyłka, ja w obliczeniach dalej biorę już dobrze. Teraz obliczam cosinus i sinus wartości naszego czwartaka, zapisuję i będę liczył teraz wartość długości u mojego boku nawiązania 1000 1001 poprzez Sumę kwadratów pod pierwiastkiem naszych przyrostów, które wcześniej policzyłem. Zapiszę może jednak ten minus, chociaż nie ma to znaczenia, żebyś tutaj wiedział dokładnie, co się robi, ale prawdopodobnie ten wzór już bardzo dobrze mi go jest ci znany. 41,56 Zmienię precyzję zapisu do dwóch miejsc po przecinku, żebyś tutaj miał większą wygodę odczytywania moich danych z kalkulatora i zapisuję to do dziennika. Następnie przechodzę do obliczeń kontrolnych, w których pierwszym obliczeniem będzie dodanie do siebie przyrostów minus 26,67 plus minus 31,88. Kalkulator oczywiście rozpozna znak i wyszło minus 58,55. Następnie tutaj użyję już matematycznego nawiasu, który nam bardziej wyklaruje ten zapis matematyczny i wyjdzie nam tym razem minus 5,21. Następnie tę wartość powinienem sobie zapamiętać. Może nie, powinienem to podzielić i wtedy wyjdzie mi tangens czwartaka. I tę wartość tutaj zapamiętam sobie pod literą B. Shift. ok, może zwiększę tę precyzję zapisu, tak jak tutaj zapisałem w dzienniku. Zapamiętuję Shift Store i pod literką B zapamiętam wartość mojego tangensa. Robię arkus tangens, czyli tangens do minus pierwszej z literki B i wyszło mi 94 3500. Teraz badam ćwiartki. Zauważ, że y i x są na minusie, więc tak samo będzie to trzecia ćwiartka, w której do mojego czwartaka dodaję 200 gradów, czyli wróć 200 gradów plus 94,3500 wyszło mi 294,3500. Jest to mój azymut powiększony o 50 gradów, więc jak odejmę 50 gradów, rzeczywiście zgadza się z moim azymutem. Na końcu obliczę jeszcze kontrolnie moją długość, czy wyszło mi 41,56. Czyli wartość bezwzględną z mojego przyrostu na Y dzielę sobie przez sinus mojego czwartaka, który wcześniej zapisałem, i wyszło mi rzeczywiście 41,56. A więc dziennik został już policzony. Zauważ, że tutaj mam obliczony już wykaz współrzędnych XY pomierzonych punktów przyłączy kanalizacyjnych oraz wysokości H tych owych punktów. Nie ma tu nic dziwnego, zaraz będziemy to liczyli. Natomiast przy punkcie 4G i 4D zauważ, że są kreski przy 4D, ponieważ tutaj jest to dół studzienki kanalizacyjnej, który ma takie same współrzędne xowe i y yowe jak góra studzienki, natomiast ma inną wysokość. Tam jest też taki mały myczek, o którym będę też dalej mówił. Aby obliczyć te współrzędne, pierwsze co musimy obliczyć azymuty Azymuty będziemy liczyli na podstawie azymutu, który właśnie teraz policzyliśmy oraz kątów poziomych, które były pomierzone do tych punktów, które chcemy uzyskać właśnie ze stanowiska 1000. To są właśnie te kąty zapisane w dzienniku, które będziemy dodawali uzyskując azymuty, które nas interesują. Zaraz to wszystko policzę na kalkulatorze, abyś miał pewność, że tutaj wszystko się zgadza. I jeden będzie się nie zgadzał, ale do dalszych obliczeń wezmę go dobrze. Chcę przykuć po prostu Twoją uwagę. Skoro ta wartość się będzie powtarzała, warto ją zapamiętać do kalkulatora, ponieważ wtedy oszczędzamy czas. Czyli obliczamy po kolei azymuty dodając nasze kierunki HZ pomierzone w dzienniku do tachimetrii elektronicznej. Dodaję sobie te kąty i te azymuty posłużą mi do obliczenia właśnie przyrostów i dodając te przyrosty do współrzędnych stanowiska, jak wiesz dobrze, uzyskam już współrzędne punktów, które mnie interesują. Ale zobacz, czy wszystko będzie dobrze. Nie, tutaj popełniłem błąd. Chcę ci pokazać, że możesz w tak prostych obliczeniach popełnić błąd, który będzie skutkował dwoma złymi współrzędnymi. A więc zwróć na to uwagę. Ja oczywiście dalej i już będzie wszystko się zgadzało. Czyli mam policzone azymuty. Ostatni azymut, 1000, 1003, to azymut do tego naszego drugiego punktu osnowy, który wyszedł mi powyżej 400 gradów. Pamiętaj, że jak coś jest powyżej 400 gradów, odejmuję wtedy 400. Wiąże się to z okresowością naszych funkcji, ponieważ np. sinus 414 i sinus 14 to jest po prostu to samo. Czyli zobacz, z tego stanowiska obliczyłem azymuty między północą a punktem 1001, mam już policzone. A zobacz tutaj, między punktem 1 powinno być powyżej 300, czyli zobacz północ, 100, 200, 300 i połowa gdzieś. Rzeczywiście ten azymut, jak zauważyć, wyszedł 353. Czyli tutaj zauważ, że jest to odzwierciedlenie tego, co robiliśmy. Do każdego z punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 zostały także pomierzone odległości. Na podstawie odległości właśnie tych azymutów kierunkowych, które policzyliśmy, będziemy mogli obliczyć nasze przyrosty, które dodamy właśnie do stanowiska, jak już mówiłem. W skrócie można powiedzieć tak, że jak pomierzyłeś odległość, to pytanie w którą stronę odłożyć tą odległość, żeby znaleźć się w tym punkcie. Do tego właśnie służą nasze kąty. Czyli będziemy obliczali teraz nasze współrzędne. Pamiętaj też o tym azymucie, ponieważ będziesz musiał kontrolnie obliczyć współrzędne punktu 1003. Ja przykładowo obliczę tylko współrzędne jednego punktu, ponieważ reszta jest analogiczna. A więc, jeżeli nawet się pomilisz tym azymutem 414, to i tak ci wyjdzie dobrze. Czyli zobacz, obliczamy współrzędne. Do współrzędnych stanowiska dodajemy długość pomierzoną do danego, kąt, do danego punktu oraz kąt odmierzony do danego punktu z funkcją cosinus lub sinus odpowiednio dla x xy. Wysokość to po prostu dodanie do wysokości naszego stanowiska tych przewyższeń z kolumny numer 6. Te przewyższenia to już tak naprawdę. To jest dziennik do tachimetry elektronicznej, więc tachymetr nam to będzie wszystko wyświetlał jako Vd. Natomiast e, tak naprawdę ze wzoru, jakbyś miał to liczyć, dla pierwszego punktu to 49 cm na plusie, dla drugiego to minus i tak itd. Natomiast jakbyś miał to wszystko obliczać, to tak naprawdę jest to długość razy tam tangens kąta pionowego. Więc to jest już wszystko policzone, wystarczy tylko dodać. A więc skupmy się na obliczaniu tych oto współrzędnych. Czyli potrzebny nam do tego będzie kalkulator, żeby to dobrze zrobić. Czyli do współrzędnych stanowiska dodaję po prostu wartości mojego azymutu. Tutaj 353 dla punktu pierwszego. No i długość, która tam będzie, to 18,42. O, masz ją tutaj 18,42 i z tych wartości będę robił obliczenie dla punktu pierwszego. Dla reszty punktów będziesz musiał już wykonać to samo. Dobrze, poproszę może więc tutaj kalkulator, aby pokazać ci w końcu jak to liczyć, chociaż prawdopodobnie ty już to sam policzyłeś dobrze. No i wysokość 193,28 plus 0,49, i mi to wszystko wyszło, ale teraz dawajcie mi ten w końcu kalkulator. Tak, to jest wysokość naszego stanowiska. Jedyna, jedyna wartość wysokości, która jest po prostu znana w tym egzaminie. Dobra, koniec tego dobrego. Kalkulator i obliczamy. Czyli współrzędna stanowiska xowa 1242,46 plus długość 1842 razy cosinus mojego azymutu 1001. I tu mogę zmienić na sinus? Nie mogę, ponieważ pamiętajcie, że muszę, to jest typowy błąd, muszę tutaj wpisać współrzędną y. -ową tam zapomniałem jedynki z przodu ale wynik jest tutaj oczywiście dobry eee, czyli 1100,29 natomiast wysokość to jest tak jak już mówiłem współrzędna wysokościowa naszego stanowiska plus nasze przewyższenie wyszło 190,77 teraz współrzędne studzienki wysokości 190,28 plus 0,72 to 191 i teraz zauważcie Wyszło mi 189, a tu jest 189,85. To najważniejsza pułapka, którą tutaj na ciebie zastawiłem, i egzaminacyjne, znaczy egzaminator, tak samo osoba układająca test. Zauważ, że od tej wartości muszę jeszcze odjąć 2,5 minus 1,65, czyli różnicę sygnałów. No właśnie, skąd to się bierze? No właśnie, z kolumny numer 3. 1,65 i 2,50. Żeby włożyć sygnał do studzienki został on wydłużony. Wyjdzie 189. To tutaj dużo osób straciło właśnie na tym egzaminie punkty. Mam nadzieję, że Ty robiąc w domu nie wpadłeś, nie wpadłeś w tą pułapkę. Czyli współrzędne x i y -owe, płaskie są takie same dla, dla punktu 4G, 4D. Natomiast wysokości są różne, bo to jest góra studzienki i dół studzienki. W taki sam sposób chciałbym, żebyś policzył resztę współrzędnych i po prostu w taki sposób mamy już wykaz piękny współrzędnych. Ja obliczyłem dla punktu pierwszego. Wy musicie policzyć dla reszty punktów. Ja to policzyłem, ale nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał, bo ten egzamin by trwał tutaj godzinę, a tak trwa 25 minut. Teraz przejdziemy do obliczenia spadków przyłączy kanalizacyjnych. Do tego będziemy musieli obliczyć na początku długość, później różnicę wysokości, a na koniec spadek procentowy. Od punktu 6 do 5 i od punktu 3 do punktu 2. Pamiętajcie, że tutaj ważne są bardzo znaki, czy, spa, czy coś spada od punktu 6 do 5, czy rośnie od punktu 6 do 5. Czyli obliczamy wartość długości naszych punktów ze współrzędnych, które właśnie policzyliście i zapisaliście w wykazie naszych współrzędnych i wysokości. Czyli odejmujemy współrzędne punktu 6 na x i punktu 5 na x na y, i wyszło nam 19,62. Analogicznie wzorem pod pierwiastkowym, który już dobrze znasz, obliczamy długość boku 3,2, czyli odejmujemy współrzędne xowe punktu 3 i 2, podnosimy do kwadratu i dodajemy różnicę współrzędnych na y w kwadracie. Wszystko pod pierwiastkiem i wyjdzie nam 20,11. Czyli dwie długości już mamy. Różnica wysokości to różnica wysokości między punktem 6 i 5, czyli od punktu dalszego odejmujemy punkt bliższy, czyli wysokość punktu 5 minus wysokość punktu 6. Tutaj się nie pomylcie, ponieważ ważny jest znak. Wyszło minus 0,29, czyli jak mam delta H65, to znaczy, że od punktu 6 do punktu 5 spada o 29 cm, natomiast od punktu 3 do 2 minus 30. Teraz obliczam spadki. Macie tam na początku egzaminu wzór na spadki. Jest to różnica wysokości dzielona przez wartość długości między tymi punktami razy 100%. I co nam wyjdzie? Wyjdzie minus 1,48. Zapisujemy z precyzją do dwóch miejsc po przecinku, czyli do setnej części procenta, ponieważ o to nas proszą w treści naszego egzaminu. Zmieniamy tutaj wartości w naszym wzorze i spadek 3,2 to minus -1,49. Teraz będziemy zamieszczali nasze punkty na fragmencie mapy zasadniczej w skali 1 do 500. Zauważcie, że co 10 cm są tutaj narysowane krzyże kresek. W tych krzyżach mamy współrzędne 1200 na x i 1100 na y. Z tego właśnie krzyża będę nanosił wszystkie współrzędne. Wiedząc, że 1 cm na mapie to 5 m, więc różnicę współrzędnych pomiędzy moimi punktami a tym właśnie krzyżem będę dzielił przez 5, uzyskując wartość w centymetrach, a jedno miejsce po przecinku to będzie milimetr i z taką precyzją linijką naniosę to, chyba że będę miał podziałkę transwersalną, to zrobię to jeszcze dokładniej. Czyli po prostu od tego krzyża odejmuję wartości i nanoszę odpowiednio dla punktu 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Punkt 4, tak naprawdę 4G i 4D to jest to samo. Zresztą macie tylko jedną współrzędną. Tak? Eee, oczywiście pokażę Wam przykładowe dwa obliczenia, ale do tego potrzebna Wam jest ekierka. Najlepiej ekierka i linijka, żeby pod kątem prostym właśnie te wartości w milimetrach, milimetrach nanieść na tę mapę. Jeżeli macie na przykład tutaj studzienkę kanalizacyjną, to to będzie w osi ten punkcik. I teraz zauważcie, spójrzcie na ten szkic i później pokażę Wam jak to obliczać. Na pewno robimy to kolorem brązowym, KS150 jest tutaj na linii, ale linia nie przekreśla tego. Studzienka kanalizacyjna ma średnicę 0,5 mm, literka K, wszystko kolorem brązowym i wpisane są rzędne wlotów i wylotów na studzienkach, a także rzędna górna i dolna naszej studzienki kanalizacyjnej, o to nas będą prosili. Wszystko w kolorze brązowym. Tych odnośników, co ja zrobiłem, nie musicie robić, ale ja zrobiłem, żebyście widzieli, że tak po prostu to jest zrobione. Dla ciekawostki Wam powiem, że dziwnie są dobrane te żenne na tym egzaminie, ponieważ w tej studience będzie ciągle zalegała kupa, że tak powiem brzydko. Z racji tego, że no, zawsze coś tam będzie się zbierało w tej studience, bo te żenne są troszeczkę dziwnie zaprojektowane na potrzeby tego egzaminu. Jeżeli to prześledzicie i zrozumiecie, to e, naprawdę zrozumiecie bardzo dobrze sens tego egzaminu, ponieważ naniesienie na mapę tego, zrozumienie tych rzędnych, tych spadków, ponieważ kanalizacja musi mieć spadek, e, zrozumiecie po prostu po co jest ten egzamin. I to jest właśnie sens tego egzaminu, żeby zrozumieć nanoszenie uzbrojenia terenu na mapę, to jak się go oznacza że powinien być spadek, że potrzebne są rzędne wlotów i wylotów, a także góry i dołu naszej studzienki, a także przyłącza do naszego domu MJ38, czyli budynku mieszkalnego jednorodzinnego o numerze adresowym 38. Teraz pokażę Wam, jak z tego krzyża prawego dolnego nanieść te współrzędne. Czyli na przykład dla punktu pierwszego odejmuję 1256,22 minus współrzędna tego krzyża 1200, wychodzi nam 56 metrów 22 cm. dzielę to przez 5 i uzyskuję wynik w naszych centymetrach natomiast zapiszę to z precyzją do jednego miejsca po przecinku ponieważ poniżej milimetra tego nie zrobię i nikt mnie tu nie będzie sprawdzał chyba, że mam podziałkę transwersalną czyli 11,2 cm idę do góry, a idę, ile idę na boki? a więc współrzędne naszego tutaj punktu 1 odejmuję i wychodzi mi, że na boki muszę iść podzielę przez 5 1 mm wiem, że to bardzo mało, ponieważ ten punkt jest prawie tam przy krzyżu na górze natomiast zrobię to dla punktu 6, ponieważ tam przyrosty są największe Czyli dla punktu szóstego współrzędna x, czyli 1244,73 odejmuje 1200, wychodzi 44,7 m, dzielę przez 5. No i mam 8,9 cm, czyli 89 mm, muszę iść do góry. 89 mm, a ile będę szedł w lewą stronę, bo od razu widzę, że to jest z lewej strony, 1068 minus 1100 wychodzi mi na minusie, czyli idę w lewą stronę. Ile? Minus 6, czyli minus 62 mm idę w lewo. I w ten sposób nanoszę kropeczkę. Pamiętajcie, że codziennie na moim stories na sztuka.myslenia na Instagramie macie karty odpowiedzi. Zachęcam Cię do obserwowania mnie na Instagramie i oglądania tych kart odpowiedzi i regularnej pracy. Do zobaczenia.